On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Księga Izajasza, 53 rozdział, werset 5. Można z wywozu śmieci wyciągnąć pewną lekcję. Sobota rano. Kolejka samochodów przed centrum recyklingu. Co za ruch tutaj dziś rano, skarży się Piotr synowi siedzącemu na fotelu pasażera. Już od 15 minut stoimy w kolejce. W sąsiednim samochodzie Sara mówi do swojej matki: spójrz tam, ten staruszek wiezie kubeł pełen śmieci. Może zbierał jakieś szkodliwe odpady i chce je wyrzucić, odpowiada matka. Z kolei Franek ma przyczepkę pełną tarcicy. Kiedy w końcu przychodzi na niego kolej, dowiaduje się, że kontener jest pełny. Musi zabrać śmieci i zmagazynować je w domu. Każdy z nas ma śmieci. W domu lub w ogrodzie lub na strychu. Część z nich może trafić do kosza na śmieci, część trzeba posegregować. Najgorsze śmieci są w naszych sercach. Co nosimy ze sobą? Kłamstwa, złe myśli, zazdrość, nienawiść, oszczerstwa. Ile grzechów nas obciąża, a ile złych rzeczy przenika do naszych serc przez nasze oczy? Co robimy z tymi śmieciami? Gdzie je umieszczamy? Przynieśmy je do Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On już zapłacił za utylizację. Dobrowolnie, własnym życiem. Wolno nam wyładować cały nasz dług na grzech, cały nasz dług za grzech wobec Boga, bezpłatnie i bez czekania i bez ponownego odsyłania nas przez Niego do domu. On jest dla nas dostępny zawsze i wszędzie. Pozbycie się śmieci jest ważne, jednak przyniesienie naszych grzechów we właściwe miejsce jest o wiele ważniejsze. Bóg chce nam chętnie przebaczyć i uwolnić nasze sumienie. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wyznaj swoje grzechy, a Pan Jezus chętnie ci je przebaczy.